Patrzy się tu? Na szczęście nie. Teraz albo nigdy. Ostrożnie. Nie może się zorientować. Chwileczkę. Myślisz, że jesteś sprytna, co? Czas położyć temu kres. To ja. Znasz zasady? Dobrze, proszę. Nikt nie przemknie niezauważony. To była nowa szminka. Hej, chyba mam świetny pomysł. Tak, ołówek nada się idealnie. Najpierw muszę wyciągnąć gumkę do ścierania. Potem nakładam słomkę na końcówkę. Trzeba odciąć nadmiar. Teraz szminka. Podgrzeję ją na łyżeczce. Kiedy się roztopi, wleję ją do słomki. Ostrożnie, nie chcecie przecież zmarnować kosmetyku. Gotowe, można zdjąć słomkę. Udało się, mam na ołówku szminkę zamiast gumki. Ha? Co tam się dzieje? Rosie, to szminka? Nie, proszę pani, to tylko ołówek. No dobrze, tak ma być. Jeszcze tylko ostatni akapit. O, koniec lekcji. Spojrzy tu czy nie? Ha, koty to takie głupole, uwielbiam je. Teraz musi mnie dostrzec. Ha? Ha, co za kujon. Kujon? No cóż, może on lubi kujonki. Zobacz, jaka jestem oczytana. Co to? To jakaś książka? Ta, książki to nie moja bajka. Są nudne. Książki są nudne? A, nic na niego nie działa. No dobra, muszę chyba pójść na całość. Prosty przekaz. Coś, co będzie w stanie zrozumieć. O! O nie, tylko nie ona! Nie mogę cię skompromitować. Ja nic nie robię. Te koty, co za błazny. Wow, a kto tu się przysiadł? Hejka mała, jak leci? Co ona takiego ma, czego ja nie mam? Wszyscy faceci wariują na jej punkcie. Zaraz. A, już rozumiem. To te włosy. Ale ja nie mam ani takich długich włosów, ani tak ładnych paznokci. Chyba, że... Może jednak da się coś z tym zrobić. Sorki, długopisku. Będziesz mi potrzebny w częściach. Nałożę odrobinę kleju na jeden z końców tej sprężynki i dokleję taki ładny koralik. No i proszę, trzyma się mocno. Mogę go teraz wkręcić we włosy. O tak. Dodam jeszcze kilka w innych miejscach. Wkręcają się jak w masło, prościzna. Tak, udało się zupełnie tak, jak chciałam. No dobrze, przepraszam, cześć. Huh? Wow, wyglądasz jakoś inaczej. Podoba mi się. Wow, niezła przemiana. Co jest, czyżby nie widział mojej pięknej fryzury? A zresztą, i tak nie lubię kotów. Okej, pora na makijaż. Wow, piękny ten kolor. Idealnie. Gotowe. Uwaga. Tak, udało się. Mi też. Ale ładnie wyglądamy. Piątka. To najlepszy pomysł ever. Teraz jestem gotowa na egzamin. Odpowiedzi mam w małym palcu. Spokojnie, nikt się nie domyśla. Nigdy się tak nie cieszyłam na egzamin. Pora zgarnąć szóstkę. O nie, to jakaś katastrofa. Pomocy! Aha, tego właśnie mi trzeba. Hej, co? Może użyczysz pomocnej dłoni? Spoko, czemu nie? Proszę. Super, dzięki. Pośpiesz się. Psst, tutaj. Serio? Ostrożnie. To boli. Czekaj, chcę tylko zerknąć na kciuk. Mam, tak. Dzwonek? Ale ja jeszcze nie skończyłam. Co za porażka. Potrzebuję więcej czasu. Może jak się pospieszę? Oddajemy swoje kartki. Ale ja... To nie fair.
przegrane? O, obudziłaś się? Moje włosy! Coś ty zrobiła? Gdzie moja grzywka? To jakaś katastrofa! Muszę to szybko naprawić! Zaraz zobaczę, co mogę kupić! Aha! Właśnie o to mi chodziło! Zaraz będę wyglądała jak dawniej! Wow! Wspaniale! Jeszcze moja ulubiona opaska! Uff! A już się bałam, że to koniec! Na samą myśl włosy stają mi dęba! O! Ktoś tu idzie! To chyba jakaś ważna osobistość! Czy mogę prosić o autograf? Czysto. Nie widzę żadnych zagrożeń. Nie wierzę, ale super! Wspaniale wręcz! Co tam się dzieje? Nie wolno! Nie, nie, nie! Czekaj, to nie tak! Zagrożenie zostało zlikwidowane. W końcu! Nie wierzę, że muszę przez nią przeskakiwać. Gdzie ona poszła? Chcę autograf! Dzięki, że przyszliście! Uwielbiam was! Przesyłam wam wszystkim buziaka! Co jest? O nie, moja szminka! Czuję się taka goła! Dobrze, że się przygotowałam! Zdejmę tylko górę mikrofonu i użyję szminki! Super! Teraz to można śpiewać! Nikt nie patrzy? Świetnie! Mam nadzieję, że to zadziała! Hej, jestem gotowa! Punktualnie! Zrób dzióbek! Nie ruszaj się! Wspaniale! Niech no spojrzę! No, no, od razu lepiej! Kto w ogóle wymyślił te głupie zasady? Już wiem, jakiego cienia teraz użyję. Już prawie, ale czegoś brakuje. Jakiego koloru by to użyć? Niebieski. Mam ochotę na niebieski. Tak, będzie się świetnie prezentować. Ale nie za dużo, tylko kapkę. O nie, poszło mi na włosy. Co za amatorszczyzna. Wszystko na nic. Chwilkę. Chyba mam pewien pomysł. To będzie dobre. Potrzebuję miski i odrobiny żelu do stylizacji. Teraz wycisnę żel do miski. Tyle wystarczy. W następnym kroku dodajemy brokat. Wsypię go w całości do miski z żelem. Ale ładne! Świetne! Teraz takim patyczkiem wymieszam brokat z żelem. Ale pięknie się błyszczy! Róż, pomarańcz i błękit! Świetne połączenie! Zacznę od pomarańczowego, wezmę pędzelek i pomaluję włosy w ten sposób. Ale się błyszczą. Świetnie wychodzi. Teraz trochę niebieskiego. Patrzcie, jak ładnie. Zrobię sobie kolorowe paski na boku głowy. Zrobione. Wyglądają obłędnie. Patrzcie, jak lśnią i się błyszczą. Jestem genialna. To mój najlepszy pomysł. No nie mogę, jakie to jest cudne. To na bank ląduje na Instagramie. Ale mi się smacznie spało. A właśnie, mam wałki na włosach. Muszę je koniecznie zdjąć. Zaczynamy. Mam nadzieję, że było warto. Zdejmujemy pierwszy. A teraz drugi. Ach, na pewno będą bujne loki. Że co? Dalej proste? Nic się nie zmieniło. Miały być ponętne loki. To niesprawiedliwe. Ja chcę mieć loki. Co się stało? Coś nie tak? Włosy mi się nie kręcą. Serio? Oto tyle krzyku? Czekaj, daj mi chwilę. Zakręcisz sobie włosy zwykłą prostownicą. Tak, będą tylko prostsze, nie kręcone. A myślisz, że jak ja zakręciłam swoje? A, dobra, już rozumiem. Wezmę część włosów i skręcę o tak. Aż do samego końca, po nasady. Teraz wezmę prostownicę i podgrzeję nieco skręcone włosy. Skręty od razu zmieniają się w loki. Jakie to proste! Efekt lepszy niż po lokówce.
są takie sprężyste! Genialne! Ej, słuchasz ty mnie? Co? A, tak, słucham cię! Chodź, zgarniamy się do szkoły! Dziwak! Moje włosy są takie piękne! Mieliśmy dobry pomysł z tym piknikiem! Czas na selfie! Uśmiech? Ale fajnie wyszło! Wow! Patrz tam! To helikopter! Widzisz, Ashley? Ale czad! Tylko trochę wieje! Chyba leci w naszą stronę! Ach! Ha! Powinnaś siebie teraz widzieć! To chyba jakiś żart! Mnie się podoba! Nie przejmuj się, mam szczotkę! Och, dzięki! To chyba trochę potrwa! Ale nudy! Nareszcie moje włosy wyglądają normalnie! Mindy, obudź się! Trzymaj, dzięki! Dobra robota! Napijmy się czegoś! O nie, znowu ten helikopter! Wow! Muszę ochronić czymś moją fryzurę! Spokojnie, mam pewien pomysł! Potrzymam ci włosy, a ty się obracaj! Jeszcze trochę? Już prawie gotowe! Teraz zwinę je w kok i przytrzymam tą gumką do włosów. Wow! Podoba mi się ten nowy wygląd! No, nareszcie możemy się zrelaksować! O, znowu tu leci! On chyba robi to specjalnie! Ale tym razem nie popsuł mi fryzury! Mindy, jesteś genialna! Tak, wiem o tym! Jeszcze jedna fotka? Uśmiech! Przykro mi, ale to strefa wolna od makijażu. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Mów za siebie, bo my wiemy, gdzie chować kosmetyki. Sprytne, co? To patrzcie na tę kryjówkę. Zostańcie z nami, a wszystko wam pokażemy. Dziewczęta, co tam się dzieje? Pomarańcza? Tak, śliczny ma kolor, prawda? Nic z tego nie rozumiem. Tylko sobie jem jabłuszko. To chyba nie jest zakazane. Musiało mi się coś przewidzieć. Na pewno, bo my nie mamy nic na sumieniu. Nie mogę się podrapać po plecach. O, już wiem. Hej, podrapiesz mnie po plecach? Co? Dobra, co mi tam? O tak, właśnie tam. O tak, dokładnie. Nie przestałeś. Wspaniałe uczucie. Przynajmniej komuś się podoba. Całkiem nieźle. Hej, masz dwie ręce, więc... No dalej. Ale z was dziwaki. O, ale cudownie. Potrzebuję nowych przyjaciółek. Nie wierzę, że to robię. Trochę w dół. O tam. Mam super pomysł. Dobra, najpierw słodycze. Ty. Dziękuję, a teraz się odwróć. Warte każdego batona. Następny. Mam pędzelki i kredkę. Możemy zaczynać. Zapraszam. O, dziękuję. Już nie mogę się doczekać. Miło mi to słyszeć. Zaczniemy od delikatnej warstwy pudru. Będziesz wyglądać wspaniale. A teraz nałożymy cień do powiek. Świetny kolor. Nie ruszaj się. Pasuje ci idealnie. Ach, jeszcze tuż do rzęs. Dobrze, teraz zajmijmy się ustami. Uwielbiam ten błyszczyk. Nie chcę wyjść. Na pewno coś tam jeszcze jest. A niech to. O! Ha! Uwielbiam ten program. Pyszna zupka. Ten Chris, on jest taki śmieszny.
Gdzie się podział mój widelec? To powinno pomóc. Włóż tubkę między ząbki widelca. A teraz wyciśnij ją. Błyszczyk sam wyjdzie. I nic się nie zmarnuje. Możesz go wycisnąć do pojemniczka. To już nie będzie mi potrzebne. W ten sposób o wiele łatwiej jest ich używać. Nie trzeba już się męczyć z wyciskaniem tubek. Mogę użyć pędzelka do nakładania. Powinnam była już to dawno zrobić. Wygląda wspaniale. Gotowe. Wow! Jak ci się podoba? Wow! Wyglądam świetnie! Masz do tego talent! Dziękuję! Uwielbiam ten tusz do rzęs. Okej, co następne? Już wiem. Uuu! Jakie ładne! Czego chcesz? Zjeżdżaj! Ale... jesteś niedobra! To nie fair! O, mam pomysł! Wreszcie mogę dokończyć makijaż! Nałożę tylko ten korektor. Muszę być cicho! Nikt nie zauważy! Pięknie! O, właśnie tego potrzebowałam! Hej, łapska precz! Przestań podbierać mi kosmetyki! Ty i tak masz ich dużo! Nana! Przynajmniej udało mi się zwędzić to! Będę teraz wyglądać pięknie! Nie wiem tylko, czym to nałożyć! A zresztą wycisnę po prostu na twarz! Zdaje się, że tak to się robi! Chyba wystarczy! Nie, rękami nie mogę tego rozsmarować! Musi to być coś, czego będę mogła użyć! Może ten balon? To powinno zadziałać! Nadmucham lekko balonik, a następnie go zwiążę. Teraz mogę go użyć do rozprowadzenia korektora. Wow, to działa! Ślicznie! Muszę lepiej go zblendować. Gdzie jest mój korektor? Zaraz. Hej, co tam robisz? Oddawaj. Czemu tylko ty masz fajne rzeczy? Chcesz ten balon? Hej! Całkiem dobrze sobie poradziłaś. Sprytne rozwiązanie. Zobacz. Dzięki, siostrzyczko. Nudzi wam się w łazience? Macie pod ręką szminkę? Ten trik z TikToka na trochę was zajmie. I na pewno wam się spodoba. Kiedy serduszko jest już pokolorowane, spryskajcie je wodą. Nie robi wrażenia? Spójrzcie na to z innej perspektywy. I o to chodzi. Wciąż znudzeni? Super, co? Ach, ale się wyspałam. Śniło mi się, że byłam Rozpunką i przybył po mnie piękny książę. Wymarzony początek dnia. Ale miałam koszmar. Do teraz czuję tę gorącą lawę. Nawet włosy wyglądają jak wyciągnięte z piekielnych czeluści. Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie. Proszę o uwagę, bo to będzie na teście. No, nie cierpię matmy. Nauczycielka nie patrzy? I bardzo dobrze. Gdzie ja to mam? Pamiętajcie, że... No... Mam! Ashley? O-oh! Słucham. Co ty tam robisz? Ja? Nic! Mam cię na oku. Było blisko. Muszę się pośpieszyć. Nie, to nie to. Aha! Mam ją wreszcie! Ashley! Ręce na ławce! Oczywiście, już! Ostatnia szansa. Chyba jest dziś nie w sosie. Ale nie wspominała nic o nogach.
Opłacało się ćwiczyć jogę. Już prawie? Muszę tylko... O nie! Czy ja muszę się powtarzać? Nic nie robię! Okej. Ryzykownie, ale się udało. Zaraz, ten pojemnik podsunął mi pewien pomysł. To musi się udać. Zdejmę wieczko, ale na czubek kredki nałożę trochę kleju, żeby móc ją przykleić od środka. Powtórzę z kilkoma innymi, aż całe wieczko będzie zapełnione. Teraz wystarczy włożyć przybory do makijażu, najlepiej te najważniejsze, i zamknąć pojemnik wiekiem z kredkami. Mój schowek na kosmetyki gotowy. Żadnych podejrzeń. Hej, czy to są kosmetyki? Mam tu wszystko, czego mi trzeba. Idealne, gdy trzeba poprawić powieki. Sprytne, to nie? I to jeszcze jak? Gdzie by tu usiąść? Ta ławka będzie idealna. O nie, tylko nie to! Szybko! Drogi Kujonie! To moja ławka! Ja tu byłam pierwsza. Znajdź sobie inną. Żartujesz sobie? No dobra. Dawaj. No to chodź. Zmiażdżę cię. Papier, nożyce, kamień. W porządku. Tak, wygrałam. Nara. Ashley jest okropna. Tylko się nie popłacz. Ta ławka jest najlepsza. Tuż obok segregatorów. Wytnijcie tył segregatora i nałóżcie gorący klej. Od góry po sam dół. Obróćcie go teraz bokiem i doklejcie wycięty fragment. Powtórzcie to z kilkoma innymi i doklejcie taką połówkę jak na początku. Genialny pomysł. Mogę tu trzymać swoje przybory do malowania. Mam tu ich cały zapas. Wszystko dzięki kreatywności. Oto czemu chciałam tu usiąść. Muszę przecież jakoś wyglądać. A teraz się to uda. Ale jak? Zazdrościsz? O nie! Czy to są kosmetyki? Gdzie moje okulary? Tu jest ten pisak. Przysięgałabym, że... nieważne. Uwielbiam ten cień do powiek. Spać! Lepiej się przygotuję. Hej! Myślałam, że zobaczyłam ducha. Bardzo śmieszne. Jesteś trochę blada. A zresztą, nie mam na to sił. Może mogę jej jakoś pomóc? Na pewno jest tu coś, co się przyda. Aha, idealnie. Biedaczka. Hej, pobudka! Co znowu? Weź to. Klej? Wow, dzięki za hojność. Wylej trochę. Okej, ale ja wiem, jak wygląda klej. Co się dzieje? Czy to podkład? To jakaś magia, czy co? Masz. Użyj tego. Zaraz nabierzesz koloru. Okej, ale nadal nie rozumiem. Weźcie pusty pojemnik po kleju, umyjcie go i zdejmijcie dozownik. Teraz weźcie swój ulubiony podkład i napełnijcie nim pojemniczek. Teraz załóżcie z powrotem dozownik. Podkład na czarną godzinę gotowy. Już pojmuję. Dzięki. Nie ma za co. Od razu lepiej. Jak wyglądam? Świetnie. Trzymaj. Wow! Musisz tak bez uprzedzenia? Nieważne. Słuchajcie. Przed wami bardzo trudny test. Jasne? Dramatyzuję.
przygotujcie ołówki. Ha? Skąd ja mam to niby wiedzieć? Nieźle. Musi być na to jakiś sposób. Pora na specjalny długopis. Bardzo specjalny długopis. Ha! Przeanalizuj równanie. Aha. Co tam się dzieje? Co? Hej! Tak? Cii, Jake! Och, bardzo przepraszam. Te dzieci. Ha, może następnym razem. Spróbuję czegoś innego. Rób swoje. Wracam do gry. Patrzcie na to. Co to ma być? Och! Stop! Jake, oddaj mi to. No nie! Serio? Szkoda, co? To wszystko, co mam. Ale to nie koniec. Zrzucić popyt! Dzięki. Spróbujmy. W którym to było miejscu? Bingo! Zobaczmy. Co? Wow! Niesamowite! Poważnie? Mam już tego dosyć! Zaraz! Już to wyrzucam! I po sprawie! Och! Hej! Sunny ma ściągę! Też chce taką? Hej, jak ty to robisz? Ten trik? Jest prostszy niż ci się wydaje. Widzisz? Tak! Dzięki! Nie może znów mnie nakryć. Przez etui też da się scrollować? To bardzo praktyczne. Nie gadać mi tam! Nabrała się. Dostaniemy piątki. Ciekawe, jak wygląda na paluszku. Całkiem nieźle. Jeśli najpierw dodacie to, to... Hej! Cisza, dzieciaki! To ważne! Skupcie się! Hej! Dlaczego nie słuchają? Ciągle się śmieją! Patrzcie na nich! Głupawe uśmieszki! Uch! Nie zniosę tego dłużej! Wystarczy! No, w końcu uważacie! Tylko że... Ała! To musi boleć! Ani chwili spokoju! Boli! Biedny! Spróbuję mu pomóc. Widziałam ten trik na TikToku. Przepraszam. Mogę? Niech pan pokaże dłoń. Źle to wygląda. Klej powinien tu pomóc. Musimy poczekać, aż wyschnie. Gotowy? Wystarczy zedrzeć tę warstwę. Niesamowite! Zasługujesz na trofeum. Proszę. Wygrałam! Patrzcie! Brawo, Sunny! Co by to narysować? O, Buggy! Będziesz mi pozować. Nie ruszaj się. Jak ci się podoba? Nieźle, co? Udało mi się oddać twoje oczy. Cześć, skarbie. To dla mnie? Myślę, że ci się spodoba. Jak miło! O, wow! Kocie uszy! Super! Zaraz. Jesteśmy jak bliźniaki, Buggy. To takie słodkie. Kocham cię. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. O, chyba ktoś dzwoni. No hej. Aha, jasne. Mamo, zobacz! Jestem kotkiem. Och, urocze. Nie! Moje kocie uszy. Kompletnie zniszczone.
takie były ładne. Co za bezsens. I co ja teraz zrobię? Och, nie przejmuj się, Ashley. Chyba wiem, co możemy zrobić. Wystarczą nam do tego twoje śliczne włoski. Zaczniemy od niewielkiego warkoczyka z jednej strony i takiego samego z drugiej. Lekko go zagnę i przypnę spinką do włosów. Jeszcze druga strona. No, jaki słodki kociak z ciebie. Daj zobaczyć. Wow, wyglądam jak kotek. Znowu jesteśmy tacy sami, Buggy. Teraz już zawsze będę nosić tak włosy. To było takie śmieszne. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Hejka! Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej! Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona. O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk. Odetnę potrzebny kawałek kombinerkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz! Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Ojej, prawie zapomniałam. Muszę włożyć to do pojemnika. Och! Uff, alarm się nie włączył. Ja mam lepszy pomysł. Po prostu to schowam. Super, skaner niczego nie wykryje. O nie, przyłapana. Witam. W czym problem? Jestem niewinna! Nie wierzę! Och, muszę temu jakoś zapobiec! Może coś wymyślę. Przykleję kawałek taśmy do telefonu. Okej, teraz zerwę osłonkę. Pasują idealnie. Dobra, włożę telefon do pudełka. Tak! Udało się. Co to za obudowa? To, żeby nie wypadł mi z rąk, widzi pani? Ach, no dobrze, zajmij swoje miejsce. Na zakupach i dorwałam to cudo. Ale śliczne. Chcesz zobaczyć? Patrz, super sprawa. I te kolory, też bym takie chciała. Pożyczę ci. Dzięki. O, dzień dobry. Dziewczęta, jesteście spóźnione. Zakaz kosmetyków? Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. A co masz za plecami? Tylko rękę. Coś kombinujesz. Pokaż ją. Ale ja naprawdę nic tam nie mam. Oddawaj. Ach, moje kochane cienie.
Ashley, puść! Ale to moje! Może ja już wejdę do klasy? Tak, siadaj na swoje miejsce. Sorki. Puść to, Ashley. Teraz, w nogi! Ach, te nastolatki. Jeśli chcecie wiedzieć, jak przemycić kosmetyki, musicie zajrzeć do książek. Przydadzą się też nożyczki, by wyciąć w kartkach otwór. Najlepiej w tym samym kształcie, co wasz zestaw cieni. I przyklejamy ulubione odcienie do pierwszej strony. Właśnie tak! Możecie też dodać kolorowe dekoracje, które wzmocnią kamuflaż. Teraz możecie iść na lekcję. Chwileczkę. Obrót. Żadnych szminek i tuszów? Droga wolna. Super! Znaczy, dobrze. Hej! Wszystko okej? Nawet lepiej. Wow! Co nie? Wystarczy wziąć pędzelek i można nakładać cień. Kto by pomyślał, że ten podręcznik się na coś przyda? A, jesteś genialna! Chcesz powtórzyć rozdział? Proszę pani, skończyłam! Czyżby? Naprawdę? Zobaczmy. No, niech ci będzie. Tylko spokojnie. Dzięki. A co ty masz na twarzy? Ale co, nie wiem, o czym pani mówi. Czy to makijaż? Przewidziało się pani, pójdę już. Moment, pokaż no się tu. Nic nie mam, przysięgam. Dziwne. Zmykaj. I tak się to robi. Wow. Jakim cudem ona wygląda tak dobrze? To moja naturalna cera. Gdyby tylko wiedzieli, jaka jest prawda. Cofnijmy się nieco. Jest zajęta. Dobrze, że się przygotowałam. Wzięłam zwykłą gumkę i odcięłam kawałek z jej narożnika. Wystarczy maleńki skrawek. Teraz trochę kleju na patyczek higieniczny, a do niego przykleiłam gumkę. I pomalowałam ją swoim tuszem. Tylko starannie. No i gotowe. W ten sposób mogłam pomalować sobie oczy. I druga strona. Świetnie. No dobra, niech ci będzie. Powinnam za to dostać szóstkę. Dasz wiarę, że już piątek? O, a to kto? Jake, chcę iść na randkę. Wspaniale, Annie. Co by się tu ubrać? A to skąd się tu wzięło? Jake nie może mnie tak zobaczyć. Może zrozumie? Nie odwołuj randki. Ha? Nie musisz tego robić. No nie wiem. Pokażę ci coś. Mów mi, czarodziejka. Spryskajcie pędzel lakierem i zanurzcie go w pudrze. Gotowa? Do dzieła! Wystarczy cię popryskać. Przypominają piegi. I wyglądam w nich uroczo. Nawet nie widać tego pryszcza. Nie wierzę. Kamuflaż idealny. Dzięki. Nie ma za co. To pewnie Jake. Ale ja nie chcę jej odwoływać. Głupie prawo przyciągania. Tam, wyglądam bosko. Już prawie gotowe. Okej, co dalej? No tak, powinnam jeszcze coś zrobić z włosami. Może loki? Teraz muszę tylko poczekać. Tyle wystarczy. Co? A gdzie moja loki? Czemu to nie działa? Nie rozumiem. Kabel! Przegryzłeś go? Jak mogłeś? Nie zdałam sama tego naprawić. Czemu zawsze mi się to przytrafia? Mogę zapomnieć o kręconych włosach. Wszystko dobrze, skarbie? Co się stało?
Moja lokówka jest popsuta. Spójrz. Może uda mi się pomóc. Potrzebna mi będzie tylko ta szczotka. Co? Ja chcę loki, mamo. Wezmę mały kosmyk twoich włosów i zawinę go wokół szczotki. Muszą być ciasno zwinięte. Trzeba to teraz jakoś podgrzać, więc użyjemy suszarki. I rozpuszczamy. O, jacie! Chcę więcej! To takie proste. Będziesz wyglądać wspaniale. Ostatni kosmyk. No i gotowe. Jak ci się podoba? Są idealne! Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Miłej zabawy. Lecę do szkoły, mamo. Pa! Stój! Co znowu? Co ty na sobie masz? Ach, nie, nie. Tak nie będziesz się ubierać. No daj spokój. Co tu jest nie tak? To tylko zwykła bluzka. A widziałaś, co się dzieje na zewnątrz? Jest zimno i wieje. Widzisz? To na pewno nie jest odpowiedni ubiór na taką pogodę. Mam założyć ten stary worek? Dobra, niech będzie. Już? Zadowolona? Owszem, miłego dnia w szkole, kochanie. Ach, co za badziewny sweter. Gorąco w nim i do tego drapie. Och, to ten nowy chłopak ze szkoły. Ale z niego ciacho. Przedstawię się, zanim ktoś mi go podbierze. Hej! Wow, wow, wyglądasz ciekawie. O, dziękuję. Pójdziemy razem do szkoły? Jasne, spoko. Co jest? Co ci się stało? O nie, naelektryzowałam go tym swetrem. O, to musiało boleć. A ja wyglądam jak jeżozwierz. Co za głupi sweter. Ja już sobie pójdę. Tym razem chyba lepiej, czyż nie? Ach, tak znacznie lepiej. Udanego dnia w szkole. Dzięki, pa! Jest! Wow! Ten koleś wciąż tu leży? Ajdź! Ach, pewnie nic mu nie jest. Pora ściągnąć tę okropność. Zaraz go zrzucę. Co jest? Utknęłam! No dalej, złaź ze mnie, głupi swetrze! Puszczaj mnie! To koniec! Musi być jakieś wyjście. O nie! Auć! Mój nos! I łokcie! Nie wytrzymam! Okej, muszę kończyć. Później zadzwonię. Fu! Ale upaskudziłam telefon i zepsułam sobie makijaż. No nic, muszę to jakoś ogarnąć. Fu! Ale oblech! Nikt nie patrzy. Jeszcze trochę? Okej, gdzie to jest? Musi to być. Mam! Potrzebny mi ten liść. Dobrze, że ukryłam tu wcześniej kosmetyki. Bułka z masłem. Wzięłam doniczkę i gąbkę florystyczną. Potem przykryłam górę takim kawałkiem plastiku. Super, właśnie tak. Teraz puder. Wysypałam trochę na wierzch. Kamuflaż idealny. Dobra. Następnie wzięłam gałązkę i pistolet na klej i naniosłam go trochę w tym miejscu. Potem przykleiłam gąbeczkę. Pora posadzić tę roślinkę. Łodyga w otwór i gotowe. Moje ukryte kosmetyki na nagłe wypadki. Muszę szybko poprawić makijaż. Od razu lepiej. O, nauczycielka przyszła. Zaraz. Co tam się dzieje? Ech, tylko się mu przyglądam. Och, bardzo mnie to cieszy. Kryzys zażegnany. Wow, to chyba nieprawdziwe serce. Stresuję się na widok zastawek. Och, czy ja połknęłam tipsa? Uniknęłam śmierci. Te pazury są niebezpieczne. Jejku, wszystkie tak wyglądają. Obrzydliwe. Nie mogę się w nich pokazać. Co się dzieje?
Przecież widzę. Bo wiesz, mam mały problem z tipsami. Oj. Ale spokojnie, naprawimy to. Nie patrzy się. Przywitaj swojego wybawcę. Korektor? W sumie to czemu nie? To lakier! Sprytne! Zamaluję te paskudstwa. Od razu lepiej. Ekstra pomysł, dzięki! Wystarczy, że wylejecie korektor do miseczki. Gdy butelka jest zupełnie pusta, włóżcie do niej mały lejek. Weźcie ulubiony lakier i wlejcie go do środka. Może to chwilę potrwać. Wyjmijcie lejek i zakręćcie buteleczkę. To najłatwiejszy hack ever! Patrzcie na te paznokcie! Zajmę się teraz drugą ręką. Madison? Mam nadzieję, że to nie lakier. To szkoła, a nie salon piękności. Mogłam bardziej uważać, ale to tylko korektor. No dobrze. Wracamy do zastawki aorty. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że wzięłam kredki. Życie jest do bani. Nie mogę tak. Wyglądasz okropnie. Co się stało? Sama zobacz. Chcę z tobą zerwać? To dlatego płaczesz. Musisz rzucić okiem na swój makijaż. Trochę się rozmazał. Jestem wstrętna. Masz po prostu gorszy dzień. Jakby ci tu pomóc? Waciki! Chcesz jednego? Są twoje. Zmyj mi ten makijaż. Mogę spróbować. Mam przyłożyć to do oka? Po jednym waciku, tak? Przynajmniej nie wyglądam już jak panda. Ale brudny? Spójrzmy na moje oczy. Olśniewające, co? Zdradzić ci mały sekret? Macie takie koszulki? Odetnijcie pasek. Następnie otwórzcie go w ten sposób. I ułóżcie wzdłuż waciki. Wyciśnijcie kilka pompek płynu do demakijażu. Na każdy wacik zakryjcie folią, weźcie papier pergaminowy i włóżcie do niego waciki. Za pomocą prostownicy zgrzejcie folię w kilku miejscach. Ostatni krok. Zdejmijcie papier i zobaczcie, co wam wyszło. Przenośny zestaw do demakijażu. Ekstra! Ale jesteś pomysłowa. Zostawię sobie trochę na później. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow!
to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić chminkę. Dokładnie. To całkiem fajne! Wow, to działa! Świetnie ci poszło. Tak, czuję przypływ artystycznej energii. Uff, to ciężka praca. Muszę się schłodzić. Uch, ledwo zdjęłam. Od razu lepiej. Zaraz, a to co? O nie, moja szminka! Musiała się cała zetrzeć. Niech to. Pst, hej, tutaj, pst. Pst, he? Co to za odgłosy? Patrz, co zrobiłam. Och, nie martw się. Wiem, co robić. Proszę. Wzięłam pusty pojemnik po farbce i wypełniłam go żelem. Wazelina też jest okej. Potem dodałam kolor i wszystko razem zmieszałam. I gotowe. Teraz wystarczy tylko pędzelek. Zamaczam go w miksturze i nakładam na usta. Właśnie zrobiłam sobie kolorowy błyszczyk. Wow, wygląda wspaniale. A kiedy wyschnie, wystarczy go ściągnąć. A usta wciąż będą pomalowane. Taka szminka będzie się trzymać przez cały dzień. I na pewno się nie zetrze. Jesteś genialna. Dzięki. Tak, to mogę malować. Nałożyłam prawie wszystkie wałki. Ostatni zakręcony i gotowy. Będę świetnie wyglądać. Pora się położyć. Rano będę miała świetne loki. Muszę tylko zasnąć. Auć, ale niewygodnie. Przekręcę się na bok. Powinno być lepiej. To w niczym nie pomaga. Może na drugi bok. Wałki ciągle mi przeszkadzają. Chcę mieć tylko piękne loki z rana. Och, mam już tego dość. Zdejmuję te przeklęte wałki. Chyba jestem skazana na proste włosy. To nie fair. Momencik. Chyba mam pewien pomysł. Najpierw zakręcę swoje włosy. Potem przełożę przez głowę. O tak. I przypnę spinką. Świetnie, trzymają się. Zapowiada się obiecująco. Dobra, teraz to samo zrobię z drugą połową. I przekładamy na drugą stronę. Kolejna spinka i gotowe. Świetnie, spróbujmy teraz się położyć. Ach, jak wygodnie. Mogę nawet spać na boku. Czas na sen. Ale mi się dobrze spało. A właśnie włosy. Sprawdźmy, czy sztuczka zadziałała. Dobra, teraz zruszamy i... Voilà! To działa! Spójrzcie tylko na te loki. To znacznie łatwiejsze niż wałki. Genialne! To będzie świetny dzień. Co tam, siapsi? Chcesz czegoś posłuchać? O, świetne! Już dołączam. Ten beat robi robotę. Co powiesz na trochę koloru? Ekstra! Dawaj! Przygotuj się! O, nie mamy lusterka. Tam jest. Zróbmy to. Ha, mam je. Szykujcie się, usteczka. Prawie? Tak, Jake, dasz radę. O nie. Co tu się dzieje? Przerwać akcję, przerwać akcję. Przyszła nauczycielka. Nie widziałem pani. Znasz zasady? Tak jest. O nie, co ja z tym zrobię? Chyba coś wymyślę. Macie podobny problem? Zmieńcie stan skupienia. Najpierw stopcie kosmetyk. To nie zajmie długo.
Fajnie to wygląda. Kiedy już się stopi, użyjcie strzykawki, żeby go zaciągnąć. Do środka. Kiedy ją wypełnicie, wlejcie zawartość tu. Oczywiście, jeśli już tego nie używacie. Teraz to skrytka na szminkę. Bum! Szminka stwardniała. O, chwila prawdy. Oddaj mi to, Sani. No, dobrze. Nawet nie zdążyłem dokończyć. Dzięki, teraz moja kolej. Potrafię lepiej się kryć. Całkiem sprytne, co nie? Zdążę pomalować całe. W sumie fajny ten kształt. Co do? Sunny, jesteś genialna! Chwileczkę. Cześć, my na imprezę. Wchodź. Hej. Miłej zabawy. Ja też mogę? Nie tak szybko. Tutaj każdy musi zabłysnąć, a ty nie spełniasz tego warunku. Ale mój styl jest w porządku. No to sobie nie wejdę. Wow, a to co? Chyba mam pomysł. Użyję dywersji. Chcę błyskotek? To będzie je miała. A co my tu mamy? Po cichu, bezszelestnie. Hej, a ty co sobie myślisz? Zjeżdżaj stąd. Co za tupet? Przynajmniej mam nowy pierścionek. Wszystko na nic. Psst. Hej, tutaj. A ty to kto? Tego szukasz? Wow, jaki wybór. Wezmę te. To cię będzie kosztować. Dzięki, nieznajomy. Jakby co, nigdy mnie tu nie było. Teraz mogę się przygotować. Przypnę te klejnoty do włosów. Łatwizna. Ile błysku. Wystarczy użyć tego gadżetu, by wpleść klejnoty między włosy. Wow. Uhu. Uwielbiam ten numer. Wow, co to za blask. Podoba ci się? Jeszcze jak. Możesz wejść. Dzięki. Cóż za ciekawy styl. Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie, muszę wracać na lekcję. Nie mogę się znowu spóźnić. Hej, co słychać? O, rany! Musisz zobaczyć Gabi. A jej co znowu odbiło? Ups, uważaj. Moje książki. Daj, pomogę. Trzymaj. Ratuj się, kto może! Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią! Wow! Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam. Nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och, a widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie, to naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreśl zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi. Wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty. I raz na prawo. I raz na lewo. Och, włosy wpadają mi w twarz. I do podłogi. Teraz mam kurz we włosach. Ohyda, muszę wziąć prysznic. Do tego trening mi ucieka. Ała! Co do? Właśnie nadepnął mi na włosy. Och!
Eni ma chyba problemy z włosami. Psst, Eni! Znam rozwiązanie na twój problem. Wystarczy je związać w ten sposób. Ale super! Tylko nie wiem, jak to zrobić. Nauczysz mnie? Proszę! Pewnie! Najpierw zgarnij włosy do tyłu. Teraz oddzielamy taki mały kosmyk. Co ona w ogóle tam robi? Teraz przekładam z powrotem. I jeszcze raz, żeby się trzymały. I już! Wystarczy wygładzić. Jeszcze zaciskamy i można ćwiczyć dalej. O matko, bardzo dziękuję, Ava! Tak, już mi nie będą przeszkadzać. Gotowa na test? Bo ja tak. I dotykamy podłogi rękami, a nie włosami. Dzięki, Ava! Trenujemy dalej. Nie! Musisz się obudzić! Mam jeszcze dzisiaj 3 lekcje! Potrzebuję kofeiny! Zdrówko! I o to chodziło! Kogo ja oszukuję? O! To Jake! Co za widok dla zmęczonych oczu! Patrzcie na te buzie! Ciekawe, czy zwraca na mnie uwagę. Siada obok? Wyglądasz na zmęczoną. Nie! Te cienie są okropne. Może znajdę tu jakieś antidotum? To? Może moja paleta cieni? Resztki! Co my tu mamy? Aloes? Idealnie! Dzięki! Mój kwiatek! Patrzcie na to! Opakowanie po szmince? Wypełnijcie je aloesem. Ale lepkie. Zamknijcie je i dobrze potrząśnijcie. Oto żel aloesowy. Super, prawda? Za chwilę naprawisz mi dzień, mały! Zadziała na zmęczone oczy. Ale ulga! I po sprawie! O wiele lepiej! Hej, Jake! O, wow! Podobam ci się? Pewnie, że tak! Obejrzysz ze mną filmik? No dobrze! Wszystko gotowe na sprawdzian? Wyrównać? Idealnie! Co tam, Sunny? Mamy dzisiaj sprawdzian, nie? Jestem przygotowany! Hej! To wszystko, czego potrzebuję! Okej. Chyba czas na przekąskę. I obieramy! Co on tam bazgra? Mój ołówek! Czemu ciągle mi się to przytrafia? Mogę to pożyczyć? Hej! Powinno zadziałać! Na co komu temperówka, kiedy ma się pod ręką coś takiego? Widzisz? Działa! Jak nowy! Oddaję! Jake! Trochę więcej cieniowania? Co on robi? Hej! Dla ciebie! To ja! Jakbym patrzyła w lustro! Proszę bardzo! Dzięki! Fajnie rysuję, co nie? Ale jestem głodna! Próbuję się skupić! Ale pycha! Mindy? Wszystko w porządku? Zegar ci się tak spodobał? Mindy! Juhu! Co z tobą? Nic. Nieważne. Słuchajcie, to bardzo istotne. Wiem.
Mam coś w plecaku. Zaraz sobie to przekąszę. Wow! Są cudowne! Co to ma? Różowy lukier. Mój ulubiony. Niesłychane. Dość tego. Mindy, co to za jedzenie na lekcji? Myślałam, że pani nie zauważy. Tego pikniku? Proszę się skupić. Chciałam tylko pączka. O! Fryzura Sunny podsunęła mi pewną myśl. To się musi udać. Wygląda i pachnie niesamowicie. Czy ja tu czuję pączki? Dziwne. Dała się nabrać. Zasłużyłam na coś dobrego. Wow! Sprytnie! Mogę jednego? Trzymaj. Wow! Dzięki. Różowy lukier. Co to za hałasy? Ciekawa lekcja, proszę pani. O, no, dziękuję. Zajdę do szafki i zostawię książki. Poprawię włosy, skoro już tu jestem. Właśnie tak, proste i gładkie. Wow, ale ma piękne włosy. Takie pełne i... no, puszyste. Nawet anioły wychwalają jej włosy. Taka piękna, normalnie jak bogini. Mam coś dla ciebie, mój ulubiony dziurkacz. Ja też mam coś dla ciebie. Ile ona prezentów dostaje od chłopaków? Czemu nie mogę mieć takich włosów? Też chcę dostawać prezenty. Może zruszę je trochę grzebieniem. Na pewno będą obłędne, czuję to. Tak, teraz ja będę w centrum uwagi. Zaraz, czemu czuję włosy tak wysoko? O nie, wyglądam jak 7 nieszczęść. Schowam się za tą książką. Okej, chłopcy, wystarczy. Lećcie na lekcję. I to wszystko tylko dzięki włosom. He? A co to tam za książką? Och, potrzebuję pomocy z włosami. Hej, co tam ciekawego porabiasz? O, nic. Próbowałam tylko czegoś nowego. Nic się nie martw. Pomogę ci z tym. Potrzebujesz tylko sprayu i takiej spinki. Tylko tyle? Jesteś pewna? Weźcie spinkę i zepnijcie nią włosy u nasady. Następnie spryskajcie włosy sprayem. Na koniec wysuszcie suszarką. I zrobione. Teraz wystarczy zdjąć spinkę. Co za objętość! I to było takie proste? Moje włosy są bardziej puszyste niż zazwyczaj. Czuję się jak supermodelka. Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Korzystaj, ile dusza zapragnie. Cześć, chłopcy. Nie wierzę, ale ekstra prezenty. Eni! Wszystkiego najlepszego! Ach, to dla mnie? Dla ciebie? Ciekawe, co to jest? Nie wytrzymam tego napięcia. Nie wierzę! Mój wymarzony błyszczyk! W idealnym odcieniu! Dziękuję! I po urodzinach! No dobrze! Porozmawiajmy o abstrakcji. W sumie można spróbować. Podstawą są żywe kolory. Przyda się trochę brokatu. I chyba wiem, skąd go wziąć. Wygląda jak farbka. Teraz przestudiujemy sylwetkę. Eni? Przepraszam. Patrzcie uważnie. Chyba rozumiem. Ale przyda mi się nieco więcej. Tym pędzlem namaluję włosy. Na czym to ja? Och, ona tak na poważnie? To tylko figurka. A ona się nią tak podnieca. Teraz będzie okazja. Ha! Tęskniłam za tobą. Proszę to odłożyć. Tylko gdzie?
Wygląda jak moje farbki. Prawie nie widać różnicy. Interesujące. Może by tak... Co? Tu go włóż. No pewnie. Chcecie schować błyszczyk? Weźcie balonik i wsuńcie go do środka. Teraz obetnijcie górę. Nalejcie trochę kleju na zgrzew. I naciągnijcie na niego balon. Dociśnijcie i voilà! Wygląda nieźle. Wow! Genialne! Kto by pomyślał, że to błyszczyk? Muszę poprawić makijaż. Ale się błyszczy. O wiele lepiej. Czy to kosmetyki? Eni, proszę mi to wyjaśnić. Ja tylko eksperymentuję z kolorami. To sztuka. Na to oczywiście mogę przyzwolić. Uff, czuję się taka piękna. Dokończę to zadanie i idę na obiad. Wow, Eni wygląda bosko. Ale twoje włosy się kręcą. Dzięki, chciałam spróbować czegoś nowego. O, jej włosy są takie piękne. Naprawdę do twarzy ci z tą fryzurą. Oj, przestań, jeszcze się zaczerwienię. Moje są jak zwykle nudne i proste. Wiem, długopis mi w tym pomoże. Owinę wokół niego włosy i poczekam chwilę. Tada! O, to chyba nie działa. I znowu pozostanę niezauważona. Oj, lepiej wróćmy do lekcji. Coś tam sobie notuję. Szlak, nie piszę. Może zacznie jak podmucham. Słuchaj, masz może długopis na zbyciu? Nie, sorki, mam tylko ten. Ejwa, mogę pożyczyć długopis? Czemu jesteś smutna? Bo mam nudne, proste włosy. Naprawdę? Pomogę ci je zakręcić. Zobacz, najpierw bierzemy pasemko i owijamy wokół dwóch palców. Potem przekładamy przez pętlę. Na koniec ściągamy, żeby solidnie trzymało. Och, ale to łatwe. Nie mogę się doczekać tych loków. Czekaj. Musisz poczekać co najmniej minutę. Dobrze, zacznę odliczać czas. Okej, rozwiązuj. Wow, ale pięknie się kręcą. Teraz mogę zakręcić resztę włosów. Wow, świetnie wyglądasz, Ejwa. Dzięki, Eni. To wszystko dzięki tobie. Nie ma za co. Okej, wracamy do flirtowania. Zaraz, gdzie on się podział? No ty chyba sobie żartujesz. Mogłam się spodziewać. Gdyby nie ja, to dalej miałaby proste włosy. Ta gra jest super. No nie, kto tam się dobija? Po cichutku? No nie, to mój chłopak. Halo, jest tam kto? Może mnie nie zauważył. Muszę się umalować, szybko. Bez paniki, w co się ubrać? Zacznę od podkładu. Odrobina wystarczy. Czemu nie kryje? Jakie to denerwujące. Tak lepiej. A teraz tuż do rzęs. Powoli. Nie mam na to czasu. Na szczęście, że ją lubię. To zajmuje wieki. Wiem, wiem. Poczekaj. No dalej. Gdzie moja szminka? Ten kolor jest świetny, jak już uda mi się go nałożyć. Chyba jest popsuta. Wiem, użyję paznokci. To zadziała. Teraz mam cudne usteczka. Gotowa? Hej, przystojniaku. Przepraszam, robiłam się na bóstwo. Ja chyba chodzę z klaunem. Ale się cieszę. Kwiaty! O, nie musiałeś. Mam nadzieję, że nikt nas nie zobaczy.
sushi, moje ulubione. Masz pałeczki? Ale to pyszne. Chcę więcej, to jest wspaniałe. Hej, zostaw coś dla mnie. Wow, jak ona szybko je. Zwolnij, to dla nas obu. To nie powinno być zbyt trudne w użyciu. A gdyby tak? Nie. A może... nadal je. Nic nie zostanie. Powinniśmy to robić częściej. No dalej, pałeczki. Do dzieła. A co tam? Czas na improwizację. Nareszcie. Ostrożnie. Już prawie. Już blisko. To wasza wina. O, zaraz, już wiem. Jesteś mój. Mogę nabić moje sushi. Hej, patrz, paluszki rybne. To się nazywa dobre sushi. Hej, nic nie zostało. To jednak obrzydliwe. Co z tego, jestem głodna. Oby moje rzeczy tu były. Zapomniałam klucza. O, hej, ale fart. Głupi plecak, złaź ze mnie. Au! Wchodź i siedź tam. Mogę zaczynać trening. Au! No nie wytrzymam. Jeszcze tego mi było trzeba. Puszczaj! Ale boli. Drużyno, zaczynamy! Pełne zaangażowanie! Sorki za spóźnienie. Które to już z kolei? Hejka, cześć, co tam? Dobra, możemy zaczynać. Poćwiczmy ten nowy układ. Jej, całkiem nieźle nam idzie. Jakie ona ma ładne włosy. Okej, podkręćmy nieco tempo. Z życiem! Skoro tak mówisz... Au! Jej włosy biją po twarzy. Ouch! Jakby mnie ktoś strzelił z bicza. Tylko nie bij. Zabieraj je ode mnie. Nie! Twardy upadek. Wstawaj, wiem co zrobić. Siemka, co tam? Trzeba rozwiązać ten problem raz na zawsze. Oto krok pierwszy. Gotowe, teraz krok drugi. Potrzebuję tylko więcej gumek do włosów. Dobra, mamy dwie kitki. Pora spleść je razem. Rozkładam je na pół i naprzemiennie przewlekam przez siebie. Jeszcze parę ruchów i gotowe. Proszę, nareszcie ujarzmiliśmy te niesforne włosy. I wracamy do roboty. Woo! Brawo, drużyna. Gdzie by to ją dać? O, tutaj. Super, wszystko jest na swoim miejscu. Hej, pst, patrz na to. Wow, ale dużo kosmetyków i do tego pięknie uporządkowane. Jestem pod wrażeniem. Czekaj, pokażę ci coś jeszcze. O nie, zniknęły. Znalazłam twoją małą wystawkę. Znasz zasady. Zakaz kosmetyków. Hej! Głowa do góry. Pokażę ci sztuczkę. Najpierw weź paletkę cieni do oczu. I taki patyczek. Wybierz kolor i zacznij pocierać. Każdy kolor na osobnej bagietce. Nie żałuj kosmetyku. Później wystarczy włożyć je do pojemnika. Voilà! Cała paletka jest teraz na patyczkach. I mogę z niej korzystać w każdej sytuacji. Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wow! Podoba mi się to barwne połączenie. Dziękuję. O! Cała jestem mokra. Niech to... Moje włosy i makijaż! Uff, ale się rozpadało! Dobrze, że wzięłam parasol! O, to nie fair! O matko, co ci jest? To wszystko przez ten deszcz! No! Przyda im się jakaś pomoc! Hej! Czekaj! Mam świetny pomysł! Patrz! Suszarka do rąk! Wkładaj pod spód głowę! Zaufaj mi! Zobaczysz!
Dobra, a teraz zaczekaj, aż wyschną. Wow! Wróciły do swojej dawnej świetności. A nie mówiłam? Czuję się znacznie lepiej. Muszę poprawić oko. Ojej. Hej. Hej. Kurczę, w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Już wiem. Czerwoną szminkę na bank zauważy. Dobrze, sprawdźmy. Hej, Jake. Siema. Szkoda, że nie było cię na chemii. Znów się gapi w telefon. Jak zwrócić jego uwagę? Zaraz, a to co? Co? Chodzi teraz z Betty? Tak być nie może. Chyba mam pomysł. Na bank się uda. Narysuję tu tylko usta. I wypełnię środek. No i super. Gotowe. Dobra jestem. Dziubasek, Jake. Cmok? Co jest? Co to było? Dziwne. No nic. O, Betty. Hej, misiaczku. Ach, obleśne. Ale zaraz się skończy to pajacowanie. Zająłem ci miejsce. Buźka. Tak, kocham nasze całuski. Zaraz. Co ty masz na szyi? Całowałeś się z kimś innym? Że co? Zdradziłeś mnie. Ojej, ale mi przykro. Nie do wiary. Nie wybaczę ci tego. Ładne te babeczki, prawda, Jake? Przyjrzyj im się dokładnie. Nic nie rozumiem. Betty! Och, Jake, tak mi przykro. No już, czekaj, pomogę ci. A ona odparła, że bez dyskretki nie będzie mogła pójść na bal. Ale nudna książka. Jej ojciec... Nie wierzę, zasnęła. Weź mi stąd tę kredę. Totalnie odpłynęła. Mogę się szybko pomalować, a właściwie to poprawić makijaż. O! Mam ją. He? Dlaczego czuję czyjąś obecność? Dzień dobry. Oddawaj to. Och, ale ona mnie wkurza. Też nie lubię, kiedy konfiskuje mi się kosmetyki. Ale mam na nią sposób. O tak, ten napój kryje pewien sekret. Wzięłam pusty kubeczek i obróciłam go do góry nogami. Potem nalałam na spód trochę kleju. Super. Następnie wzięłam swój kompakt i przykleiłam w tym miejscu. Voilà! Nikt się nie zorientuje. Założyłam jeszcze pokrywkę, żeby zachować pozory. Ale to nie koniec. Przecież nie może zabraknąć pędzla. Nacięłam słomkę przy końcu i wsunęłam w nią pędzel. Wierzch przykryłam drugą słomką i gotowe. Wow! Niesamowite! Jakie poręczne! Mogę poprawić makijaż. Zaraz, zaraz! Co tam się dzieje? Muszę się temu przyjrzeć. Naboje w sumie można wnosić. Tak, jesteśmy gotowe, żeby kontynuować eksperyment. Asystentko, proszę podać mi te szklanki. Obym tylko niczego nie rozlała. Tak, próba się powiodła. A teraz czas na test smaku. Wow, co się dzieje? Niesamowite!
otwórzmy razem. Wow, to wszystko wygląda pysznie. Chwila, czemu ja dostałam zwykłe lody? Nie wiem, ale ja mam te świetne kule ziemskie. Trudno. W takim razie po prostu zjem swoje lody. Przynajmniej ładnie pachną. Nie mogę! Nie mogę ich zjeść! Patrz, mam na to sposób. Różowe okulary na pewno pomogą. Tak! Teraz moje lody są różowe! Wyglądają pysznie. Skoro są różowe, to musi się udać. Pora otworzyć moje globusiki. Ale mięciutkie. Też są przepyszne. Chwila, dzieje się coś dziwnego. O, zrobiłam się ogromna. Nieźle, widzę stąd wszystko. Chyba sobie poszła. Niewiarygodne, jestem tak wielka, że stoję na całej ziemi. Tak, trzecia wygrana z rzędu. Lizzie, spójrz. Co to? No nie. Czy to jakieś wspaniałe okulary? Moje urodziny są dopiero w marcu. Zobaczmy. Wow! Lizzie? Czy to ty? Zwykła Lizzie? Piękna zielona Lizzie. Co? Musisz je przymierzyć. Wyglądają na zwykłe okulary. Jestem zupełnie inna, widzisz? Zwykła Bella? Zupełnie różowa Bella. Myślisz o tym, co ja? Sprawmy, że będzie jeszcze ciekawiej. Kolorów nigdy za wiele. To jest niesamowite. Wow, popatrzcie na ten wspaniały pokój. I dostałyśmy też słodycze? Pasują do moich włosów. To chyba jest bardzo kwaśne. Ale dam radę. Trochę się klei, co? To naprawdę ostre i kwaśne. I przyczepiają się do tego kuleczki. Super! Ja mogę zrobić sobie różowy dzióbek. I co myślisz? Powalająca stylizacja, prawda? A smakuje jeszcze lepiej. Następny przysmak już tu jest? Co mamy zrobić z pustymi talerzami? Ktoś coś o tym wie? Może to już koniec wyzwania? O, Lizzie! Powodzenia z tym przysmakiem! Ta przekąska na nas patrzy! Uff, to nie są prawdziwe oczy! Wyobrażasz to sobie? Pachną całkiem nieźle! Zawsze chciałam mieć niebieskie oczy! Ciekawe! Wow! Dobrze, że lubisz ten kolor. O, Lizzie, twoje włosy! Jak to się stało? Ciekawe, czy ze mną będzie tak samo. Ledwo mieszczą się w buzi, prawda? Ale co to takiego? Nie musimy tego jeść, prawda?
Miejsce papieru jest w łazience. Czy wszystkie rolki są aż tak długie? Obyśmy na koniec dostały nagrodę. Och, a to maleńka toaleta. Ze słodyczami w środku? Niezbyt apetyczne, co? A teraz zanurzamy. To słodkie czy kwaśne? Kwaśne, i to jak? Chwileczkę. Co to za nastrojowe światło? Patrz na to. Słodycze zesłane z nieba? Błyszczy jak jakaś syrena. Szok! Zasmakował mi lizak z toalety. Chciałabym, żeby pasował do moich włosów. O wiele bardziej lubię zielony. Czekaj! Wyciągnijmy słomki! To jedyny sprawiedliwy sposób! Tak jest! Mam dłuższą! Zasługiwałam na to! Ech, a więc moja jest krótka! Mówi się trudno! Czas sprawdzić, co jest w środku! Co? Balon? Haha! Jak masz zamiar to zjeść? Cóż, tak się składa, że mam pewien plan! Użyję tej szpilki! Wow, coś było w środku. To jakaś żółta, galaretowata kula. Fuj, ale obślizgłe. Dobrze, że ja tego nie mam. Ble, lepiej sprawdzę, co dostałam. He, co to? Toksyczne odpady? O, to cukierki. Lubię cukierki. Pyszne! Zjem wszystkie! Wow! Ale kwaśne! Co? Zobacz, co ci się stało! Zrobiłaś się fioletowa, jak winogrono! Nie! Nie chcę być winogronem! Jestem fioletowa! Co jest pod twoją pokrywą? Hej, zabieraj łapy! Sama to otworzę! Haha! Jesteś za wolna! A! Należała ci się kara! Czas zobaczyć, co kryje się tutaj! O, to gałka oczna! W dotyku jak galaretka! Wiecie co? Podoba mi się i świetnie pachnie! Właśnie podniosłaś w ten sposób oko? Nie boisz się? Fu! Nie wierzę, że to zjadłaś! O, oko w buzi! Ale łatwo cię wystraszyć! O Boże, ale z ciebie dziwadło! Hej, otwórz swoje! Sprawdźmy, co się tam kryje! Mam nadzieję, że nie kolejne ślepia! Uff, nie ma tu żadnych oczu! Wow, ale to ładne! I wygląda przepysznie! To naprawdę prezentuje się smacznie. Chcę spróbować. O nie, nie ma szans. To należy do mnie. Zobaczcie, są nawet pałeczki. Czas skosztować tego słodkiego sushi. Ale pychota! To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Zamknęła oczy. Teraz mam szansę. Hop, prosto do buzi. Hej, zniknął jeden kawałek. Wiesz, co się z nim stało? Nie, nie mam pojęcia, sorry. Ach, przynajmniej mam jeszcze dwa. Został jeden, znowu mam szansę. Tak, mam go. Nigdy się nie dowie, że to ja. Przepyszne. Chwila,
Zniknął mój ostatni kawałek. Na pewno wiesz, co się z nim stało. Niestety nie, nie mogę ci pomóc. To byłaś ty, masz fioletowe zęby. Ups. Zieleń i róż pysznością są to już. O, nasze ulubione napoje. Zostało nam już tylko jedno. Nie ma to jak bąbelki. Zaszalejmy jeszcze bardziej. Czuję się, jakbym miała imprezę w buzi. Zielone jabłuszko jest najlepsze. Ten kubeczek też wygląda pysznie. Truskawkowy. Powinnyśmy częściej używać takich naczyń. Chce wam się spać? Te smakołyki na pewno was rozbudzą. Wyglądają super, co? I są ogromne. No to pijemy. Aż mi ślinka cieknie. Co za soczysta niespodzianka. Muszę czegoś spróbować. Użyję mojej ulubionej łyżki. Teraz naprawdę mogę się tym cieszyć. Tych kuleczek jest chyba milion. Gotowa? Wow! Czy tak wygląda życie na rajskiej wyspie? Jesteśmy gotowe na następną rundę. Guma balonowa? Jest urocza. Ale jak mamy... To narzędzie na pewno pomoże. Wycisnę troszeczkę. Mniam. Czy to nie szkodzi zębom? Jest trochę bardziej lepkie niż pasta. I wcale się nie pieni. Po prostu klejące i gumowate. Użyjesz to w niewłaściwy sposób. Balony są po to, żeby je przebijać. Lizzie, popatrz na tę magię. Super, co? Oby smak dorównywał wyglądowi. Musisz odrywać po kawałku. To ciasto z waty cukrowej. Wygląda naprawdę dziwnie. Hej, dostajemy też napoje? Powinnyśmy to zrobić? Koniecznie. Cukier rozpływa się w wodzie, prawda? Patrz, po prostu znika. Też muszę to zrobić. Do środka. Chcę spróbować. Czekaj! Twój napój nie jest gotowy! Lizzie! Nie! No. Co? Z tym będzie jeszcze fajniej! Niech żyje kolorowe życie! Tak jest! Ene dueri kefake! Jest! Wygrałam!
Do dzieła! Wow, żółty napój! Chwila, coś tu nie gra. To nie napój, to żelka. O, ale super! Hej, mogę trochę? Proszę! Chwila, jeszcze nawet sama nie spróbowałam. Prawdziwa żelka. Och, wow, co za pechota. O, zazdroszczę. Ona wciąż to je? To trwa tak długo, że ja jestem głodna. To chyba najgorszy dzień w moim życiu. Uf, brakuje mi energii. Ech, ale to było dobre. Trzymaj. Hej, śpisz? Chyba wyczerpały jej się baterie. O, może powinnam podnieść jej pokrywkę. Super, ma małą maszynkę z cukierkami. Pozwolę sobie. Ale urocze i malutkie. Cukierki na pewno postawią ją na nogi. Wow, teraz czuję się o wiele lepiej. Jest! Cukierkowe paliwo zadziałało. Wow, teraz energia wręcz ją roznosi. Otwórzmy je razem. Wow, dostałam wielkie jajko. O, jest ogromne. A ja mam stertę małych gum. Małe jest piękne. Ale pycha. Jest tu też jakiś liścik. O, urocze. I takie romantyczne. Co za piękne miejsce na wspólny zachód słońca. Okej, sprawdźmy moją czekoladową niespodziankę. O kurczę, tego się nie spodziewałam. Jest niebieskie i pięknie pachnie. Czas się wgryźć. Fu, to nie czekolada! Co jest grane? Moja czekoladowa niespodzianka to wielki zawód. Nie mogę uwierzyć, że jest ze styropianu. Wiesz co? Po prostu otworzę swoje. Hej, nie wolno tak wychodzić przed szereg. Musimy to zrobić razem. O tak! Burger! Żółty burger musi zostać uwieczniony. Hej, zrobisz mi zdjęcie? Tylko, żebym dobrze wyszła. Okej, wystarczy. Dzięki. Nareszcie. Ucztę czas zacząć. Rękawiczki założone. Ścigamy się. Raz, dwa, trzy, start! Na pewno ją pokonam! O nie, dogania mnie! Uff, to był całkiem niezły burger! O, ona je jak błyskawica! To co? He? Co się dzieje? A, to mnie wciąga! O nie, muszę się schować! Teraz otwieramy razem. No nie wiem. To nie fair. Ty dostałaś całą maszynkę do słodyczy. O tak, czas ją uruchomić. Zobacz, dwa cukierki. Oba dla mnie. Ale dobre, zjem kolejnego. I jeszcze jednego. I następnego.
Te cukierki wyglądają tak smacznie. Też chcę trochę. Co? Pada deszcz? W domu? Fuj! Wszystko ośliniłaś! Och, jeśli tak bardzo chcesz tego cukierka, to go sobie weź. Ale nie za darmo. Dawaj kasę. O, jasne. Bardzo proszę. Włożę monetę do środka. I już. Oto cukierek dla ciebie. Zdecydowanie warte swojej ceny. O, hej, prawie zapomniałam o swoim jedzeniu. O co chodzi z tą łyżeczką? No tak, już rozumiem. Wskakuj do środka, łyżeczko. A teraz tutaj. Popatrzcie, kuleczki się przylepiły. I do buzi. Wow, smakuje wspaniale. Hej, hej! Daj mi też spróbować. Jasne, spoko, weź sobie. Okej, wyleję trochę na wierzch. A teraz dodam posypkę. A może nie? Mam inny pomysł. Żółte kuleczki będą lepsze. I gotowe. Mniam, miałaś rację, to jest super. Och, co za emocje! Ciekawe, co dostałyśmy tym razem. Uspokój się, ja zacznę. Wow, musujący proszek. Nieźle. Zawsze jest z nim mnóstwo zabawy. Otworzę tylko opakowanie. I wsypię go prosto do buzi. A, wybucha mi na języku. Słyszysz? Ale głośno. Ekstra! Mam nadzieję, że też coś takiego dostałam. O, Fanta! Super, bo chce mi się pić. Chwila, zrobię to inaczej. Napój w szklance zawsze jest lepszy. Gotowe, teraz mogę się napić. Ach, świetnie gasi pragnienie. Och, mam genialny pomysł. Wrzuć musujący proszek do napoju. Sprytne. No to hop. Wow, ale błyszczący i musujący. To jak jakiś magiczny eliksir. Słomki do rąk i próbujemy. Hej, ty otwórz pierwsza. Boję się, ale niech będzie. Co to? Kosmetyki? I przyrządy do włosów? Tym razem to nie słodycze. Chciałaś zjeść grzebień. No i co z tego? Cóż, w takim razie poprawię sobie makijaż. Ta szminka jest dziwna. Pachnie jak... Pachnie jak słodycze. Czyli jednak jest jadalna. Kto by pomyślał, że szminka może być taka pyszna. A co masz u siebie? Na pewno nie przebijesz jadalnej pomadki. Okej, sprawdźmy. To pomarańcza. Dostałaś tylko jakiś owoc. Śmiej się do woli. Hej, właśnie mnie olśniło. Opaska na głowę. Pięści zaciśnięte. Hi-ya! Hi-ya! Bum! Wow, pomarańcza była wypełniona cukierkami. To o wiele lepsze niż zwykły owoc. O kurcze, smakują wspaniale. A ja wolę moją szminkę. Ty pierwsza, Emma. Czy to jest to, co myślę? Tak, to toaleta. Ale pachnie całkiem ładnie. Można to jeść w ten sposób. Mniam, ale owocowe i kwaśne. Ciekawe, co ja mam. To największa gałka oczna, jaką widziałam. Emma, zobacz. Gapi się na mnie. Masz zamiar to zjeść? Fuj.
przykro mi, Naomi. Muszę spróbować. No to zaczynam. Hej, to naprawdę dobre. Teraz widzę wszystko bardzo wyraźnie. A! Naomi! Czuję się dużo lepiej. Ona chyba jest opętana. Jak myślisz, co tu jest? Wow! Już wiem, co robić. Pierwsza nitka prosto do buzi. Zobacz, jak go wciągam. Nie przestaję. A teraz przechodzę do konkretów. Och, wiesz, co to widelec, Naomi? Warto było nabałaganić. No co? Nic, tylko patrzę. Teraz moja kolej. Spójrzmy. Sporo tego. Wow! Zjem je wszystkie. Ale urocze. I pachną cudownie. O tak, niebo w gębie. Czas na pierwszy balon. Nie będę go przebijać. Wiem, jak zrobić na niej wrażenie. Uwaga! Nadchodzi wielki balon! Emma? O nie! Jestem cała w gumie! Jak mam ją zdjąć z włosów? Mogę jednego? 3, 2, 1! Ha! Spróbuj to otworzyć! Ale jesteś słaba! Patrz na to! Kwaśne, toksyczne cukierki! Dam radę! Zacznę od jednego. Wygląda nieszkodliwie, prawda? Interesujące. Nie wiem, co w tym takiego strasznego. Na pewno chcesz to robić? Czuję się, jakbym miał w buzi imprezę. O! Coś się dzieje! Dostałem moc! Widziałaś? I co teraz zrobisz? A co da się zrobić z laserowym wzrokiem? Ktoś ma ochotę na pieczone pianki? To jest niesamowite! Ciekawe, co ja mam? O tak! Smak zielonej limonki! Nie będę tracić czasu! Słodziutkie! Prawie gotowe! Ale chrupkie! Zostawisz mi jedną, Thomas? Zróbmy coś zabawnego! Parzy! 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 Co? Czy to brokuły? Bleee! Tina, jak to się stało? Co? Mnie nie pytaj! W mgnieniu oka może się zdarzyć mnóstwo rzeczy! Nie, dzięki! Kamień, papier, nożyczki! Kto zaczyna? Wygrałam! Och, w porządku, otwieraj! Hurra, dzięki! O, jakiś fajny napój! Świetnie się składa, bo chce mi się pić! Ach, pyszny i orzeźwiający! Mam świetny pomysł! Zobacz, co się stanie z patyczkiem! Wow, jak ty to robisz? Patrz dalej! Prawie gotowe! Tadam! Zamieniłam napój w lizaka! Niesamowite! Jesteś czarodziejką! Hej, teraz ty otwórz swoje! O, masz rację! O nie! Uważaj! To
zaraz eksploduje! A, spadamy! Chyba jednak nic nie wybuchło. Myślisz? Ale wciąż wygląda dość strasznie. Lepiej po prostu to odbezpieczę. Hurra! Bez eksplozji! I można psikać! Ale dobre! Brawo! A gdzie jest mój lizak? O nie! Cały brudny! Ale suchar! Och! Przecież wciąż mam napój! Wystarczy tego bębnienia! Teraz otwieramy! Niesamowite ciasto z galaretki! Zobacz, jak się trzęsie! Wow, ale wielkie! A czemu ja mam tylko banana? Ta skórka jest jakaś dziwna. Nie wierzę! To banan pełen bananowych żelek! Cały talerz pyszności! Nie mogę się doczekać, aż spróbuję! Ale śliczne! Oby były tak samo smaczne! O tak! Są wyśmienite! Pyk, pyk! Prawie jak tort weselny! Ach! Pewnego dnia będę piękną panną młodą! Ta sukienka jest idealna! I widzę też mój ślubny tort z galaretki! Cóż, to mój wielki dzień, więc chyba sobie ukroję. Że co? Nie! Dlaczego wychodzę za małpę? O, to marzenie nagle wymknęło się spod kontroli, ale na szczęście to tylko moja wyobraźnia. A! Małpa jedząca banany! Okej, zobaczmy, co nam się trafiło. Hurra! Wielkie lizaki! Po jednym dla każdej! Ale piękny! Nie mogę przestać na niego patrzeć! Zapowiada się znakomicie, co nie? Hej! Wszystko okej? Halo! Tu Ziemia! Obudź się! To przyciągnie jej uwagę! Pobudka! Nadal nic! A może balon? Co teraz? Ona zapadła w trans. Chwila! Rozwiązanie tkwi w lizaku. Zrobię jeden wielki haps. O matko, ale pyszne. Co? Mówiłaś coś do mnie? Hej, ugryzłaś mojego lizaka. Czekaj! Musiałam to zrobić, żeby cię uratować! I co z tego? Teraz ja ugryzę twojego! Co? Czemu tak patrzysz na moje włosy? Ło! Zmieniły kolor! Twoje też! Wyglądamy super z zamienionymi fryzurami! Hej! Ja zaczynam! Śliczne czerwone usteczka! Ładnie by mi było z takimi? Jak gwiazda filmowa! Dziękuję wszystkim za przybycie! Ale te reflektory są jasne! Okej, koniec zdjęć! Tylko żartowałam! Hej! Jest tu ktoś? W takim razie otwieram swoje! But na obcasie? I co ja niby mam z nim zrobić? Ciekawe, do kogo należy! Nigdy jej nie znajdę! Cześć, dziewczyny! Zgubiłyście but? Nie. Co za dziwak? Gdzie on się podział? Hej, znalazłeś go! Czy mógłbyś mi go założyć? Z przyjemnością! Uff, było blisko. To tylko sen, prawda? Mniam! Pachnie całkiem ładnie. To jest lepsze niż myślałem. Już lepiej o tym nie mówmy. Hej, ja zacznę. W porządku.
Spójrz na te cukierki! To małe kawałki puzli! Mam pomysł! Zawsze byłam w tym dobra! Już prawie kończę! O tak, idealnie! Hej, zobacz, co zrobiłam! Ha? Super! Czekaj, czy ty... Ja też cię kocham, Naomi! To tylko serduszko! Zobacz, co ja dostałem! Wygląda pysznie! Niebieski krem jest najlepszy! Zostało jeszcze dużo! Ale smaczne! Co to tutaj robi? Zobacz, co jest w mojej babeczce! Gapi się na ciebie! Ale mięciutkie! Mnie smakuje! Ha! Myślałem, że to było prawdziwe oko, a ty je zjadłaś! Ja pierwszy! Nie, ja! Zagramy? Tak! Papier przykrywa kamień! Wow! Co za lizak! Chyba całkiem sporo waży! Spróbuję go! O! Polewa jest pyszna, ale coś mi tu nie pasuje! Czy ja właśnie ugryzłem cebulę? Na to wygląda! No co? To śmieszne! W takim razie zobaczmy, co ty masz. Co to za małe stworki? Pachną raczej nieźle. Ale gumiaste? Mam genialny pomysł! Gąsienice uwielbiają liście, prawda? Witajcie w nowym domku! Widzisz, jak się przyczepiły? Chyba jest im miło. Wow! Co to za błysk? Zmieniły się w motyle! Hej! Zaczynamy? Że co? Nic tu nie ma! Co to ma być? Wygląda jak stary, brudny kapelusz. Wow, ale piękne! Niech spojrzę! Czekaj! Zaufaj mi, dam radę! Ale tu dziwnie! Patrz, to mój herb! Chcesz wylosować swój? Spójrzmy! Mam smut, widzisz? Ale super! I dostaliśmy też cukierki! Kapelusz przemówił! Czekaj! Daje nam jeszcze więcej rzeczy! Też chcę zobaczyć! O kurczę! Fuj! To śmierdzi! Weź to sobie! Nie, dzięki! Obrzydliwość! Mam dobre przeczucia! Wow! Popatrz na tę niebieską papryczkę! Ciekawe, czy jest bardzo ostra! Ale smaczna! Kto je paprykę w ten sposób? Moja przynajmniej wygląda normalnie. Ale i tak nie mam na nią ochoty. Jestem jak smog ziejący ogniem. Hej, przestań! Boisz się odrobiny ciepełka? Tak, gaś to! Chociaż ogień może się przydać. Festiwal grillowania! Wow, wygląda nieźle! Chyba gotowe! A do tego bułeczka! Wskakuj do środka! A na wierzch odrobina musztardy! Mniam! Teraz papryczka już mi nie straszna! Sara! Ale piecze! Ech, no dobra, pomogę ci! Otwieraj szeroko! Koniec ze smoczym oddechem! Na czym skończyłam? Gotowa? Otwieramy! Nie wierzę! Czyż nie są urocze? Wow! A dla mnie? Nie powinnam mieć ich więcej? Tina dostała chyba milion! Ciekawe, jak wysoką wieżę ułożę!
ślinka mi cieknie. To jak schody do nieba. Założysz się, że zjem wszystko? Mniam! Rozpływa się w ustach. Czemu mi to robisz? Już wiem. Wow! Rozmnażajcie się! To działa! Sprawdźmy efekt. Chyba jest tam coś dużego. Wszystko okej, Sara? Tak, jest świetnie. Chociaż... Haha, bardzo śmieszne. Okej, podzielę się z tobą. Dziękuję. Podnosimy. Moja ulubiona guma balonowa. Czemu moja jest czarna? Nie znam tego smaku. Wracaj tu! Co? Pokrywko, pomóż! Czemu to wciąż się rusza? To żyje? Proszę, nie rób mi krzywdy! Uważaj, Sara! Chyba się uspokoiło. Ale teraz mam dwa. Ten smak jest o wiele lepszy. Ło! To naprawdę żyje. O rany! Moje też jest żywe? Boję się otworzyć. To nie jest guma do żucia. To coś lepszego. Słodka czerwona galaretka. Pycha. Chwila, co się ze mną dzieje? Ja płonę. Co w tym było? Fuj! Trzeba było spojrzeć na etykietę. To minie, Tina, spokojnie. Ja pierwsza. Nie, ja! A może razem? Bum! To wygląda wspaniale. Powinniśmy to wstrzyknąć do buzi? Dobra, 3, 2, 1, zróbmy to. Komu uda się zjeść szybciej? Ha, i następny. Jejku, Naomi, muszę za tobą nadążyć. O nie, nie sądzę. Już prawie. I koniec. Niespodzianka. A więc chyba mamy remis. O kurczę, ale jestem pełny. Ale było warto. To dla mnie? Mam wygłosić przemowę? Chciałbym podziękować mojemu żołądkowi i ogólnie całemu ciału. Co za emocje! Mogę zacząć? Czy to jest to, co myślę? Niebieskie landrynki! Smak jagodowy! Są naprawdę pyszne! Mogę zjeść cały talerz! I ostatnia! Ach! O-ou! Nagle zrobiło mi się zimno! Dziwne! Moje ręce zamieniają się w lód! To nawet fajne! A to co? Hej! Ład Naomi! Oj, tego się nie spodziewałem! Już wiem! Trzeba trochę podgrzać atmosferę! Proszę bardzo! O kurczę! Ale to jest ostre! Wow! Co tu się wydarzyło? Hej, przynajmniej cię rozmroziłem. Teraz moja kolej. Wow, wyglądają jak małe stópki. Co za owocowy smak. Co się dzieje? Moje stopy bardzo chcą chodzić. Serio, muszę iść. Nie wiem gdzie, ale idę. To pa. Bardzo dziękuję! Jesteście tacy mili!
Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę. Jej stopy po prostu ją zabrały. Zaraz po tym, jak to zjadła. Strasznie się martwię. Hej, Tomasz! Naomi, to naprawdę ty? Dziękuję, pani detektyw. Dobrze się bawiłaś? Tak bardzo tęskniłem. Co za ulga. Ty pierwsza. Wow, nigdy nie widziałam czerwonych mentosów. Myślisz, że są dobre? Trzeba się przekonać. Wyglądają smacznie. Hej, patrz! Jak tam pogoda na górze? Wow, naprawdę spadają. I wszystkie się zmieściły. Imponujące. A teraz zajrzę pod swoją pokrywkę. Super, mój ulubiony kolor. Próbuję. Ale puszyste. Gdzie ja jestem? O co chodzi z tymi chmurami? Chyba jestem naprawdę wysoko. No cóż. Błagam, nie chcę umierać! Hej, te słodycze nadal tu są? Coś bym zjadł. Tak, nadal spadam. O, matko! Tomasz, gdzie on jest? Tomasz, Tomasz! Chyba nie poszedł zbyt daleko. Hej, Tomasz! Uch, bardzo się martwiłam. Nie uwierzysz, co widziałem. Jej, jesteś kolejna na nasze kolejne wyzwanie? Brawo, mamy mnóstwo gum w tubkach. Dostałyśmy każdy możliwy smak. Zacznę od tego. Wycisnę gumę prosto do buzi. Wow, ale smaczne. Wiem, wszystkie są pyszne. Moment. Myślisz, że umiesz zrobić większego balona niż ja? Start! Będę bardzo szybko żuła. Co jest? Skąd masz tyle rąk? Stąd, że zamierzam wygrać. Ale z ciebie oszustka. A teraz zrobię balona. Mam całą buzię w gumie. Ale głupio wyglądasz. Okej, moja kolej. Idzie mi całkiem nieźle. Wow, robi się ogromny. Jak ja mam zdjąć z siebie tę gumę? Wow, ale tu pięknie. Ciekawe, jak wysoko polecę. Mam stąd widok dosłownie na wszystko. Hej, spadaj z drogi, ptaku. Sio! O nie, powietrze ulatuje i spadam. Fuj, wszędzie pełno gumy. Hej, gdzie ona się podziała? A! Skąd ty się wzięłaś? Z nieba? Byłam tak wysoko. O matko, nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. No dobra, ostatnie wyzwanie. Gotowa? O, to guma spaghetti. Wow, ale ekstra. Całe szczęście, że wzięłam widelec. W porządku, czas na degustację. Co? Czuję się jakoś dziwnie. Wow, zobacz, jaka jestem elegancka. No cześć. O tak, jesteś elegancka. I to bardzo. O, prawie zapomniałem. To dla ciebie. Dla mnie? Naprawdę? Skąd wiedziałeś, że przyjdę? Wow, pachną przepięknie. Hej, słyszysz mnie? Hej! Ale ona jest dziwna. No nic, muszę skosztować tego makaronu. Ostatnio nie miałam szczęścia z czarną gumą. Hej, mam genialny pomysł. A co jeśli to nie makaron, tylko włóczka? Co za magiczny dzień. To jak spełnienie marzeń. O nie, mój oddech. O, nie za ciekawie. Tylko guma może mnie uratować. Muszę ją szybko przerzuć. A? Co się stało? Czemu znów tu jestem? Co ty robisz?
O, wróciłaś do rzeczywistości. Dziergam szalik, ale robię go z gumy, czyli jest jadalny. Pyszne. Chcesz spróbować mojego szaliczka? O, jasne, czemu nie? Niecodziennie jada się ubrania. Wow, masz rację, smakuje naprawdę dobrze. Nie znoszę więzienia. Ja też, strasznie tu nudno. Nawet nie wspomnę o jedzeniu. O, czas na posiłek. Przygotowywałam to cały dzień. Proszę. Pychota. Smacznego. To moje. Ja to pierwsza zobaczyłam. Puszczaj. Nigdy. Wow, jesteśmy wolne. Do dzieła. Ja zaczynam. Czekaj, spójrz tam. Działa za każdym razem. Wow, arbuzowy but. Wow, daj mi. Przestań. Ach, ale ja go chcę. Masz pecha. Muszę coś sprawdzić. Zawsze chciałam to zrobić. Spodoba się to wszystkim fanom ASMR. Brzmi dobrze? A co jeśli podrapię? Spróbujmy pokroić. O tak. Wygląda wspaniale. Chcę spróbować. Przepyszne. Ale mięciutkie. Mniam, mniam. Aaaa! Dość! Natychmiast przestań. Ech, okej. Ktoś tu chyba tego nie lubi. Dzięki. Okej, moja kolej. O, ale urocze. Uwielbiam lody na patyku. Spróbujmy. Ale dobry. Smakuje mi. O, o, zimne, bardzo zimne. Wow, widzicie to? Czy ty masz jakieś super moce? To było niesamowite. Wszystko okej? Pomogę. Dobra, już lepiej. Nie mogli nas zobaczyć. Mogę zacząć? Wow, arbuzowe babeczki. Wyglądają bosko i pachną równie dobrze. O rany, cudowne! Mogłabym je jeść bez końca. Chcę więcej. O, mam pomysł. Pozbieram okruszki. I je posadzę. Mam nadzieję, że to zadziała. Okej, naturo, rób swoje. Zobacz, zaczyna kiełkować. No nie, nie wierzę. Mój własnoręcznie wyhodowany arbuz. Wow, ale mięciutki. To bardzo relaksujące. Stres sam znika. Ach, osiągnęłam stan zen. Hej, Sunny, co tam masz? Sprawdźmy. Otwieram. Huh? Joystick? Nie rozumiem. Wcisnę i zobaczymy. Sunny, okej. Zdenerwowałam się. Czy ja jestem postacią w grze? Wow, muszę uciekać. Nie złapiesz mnie. Taką mam nadzieję. Muszę częściej trenować. Prawie się udało. Uff, wygrałam. Woohoo! Och, dobrze, że nic ci nie jest. Nie uwierzysz, co się stało. Hej, spójrz na to. To arbuzowy Pac-Man. Skosztuję sobie. Zasłużyłam. Ale orzeźwiające. Uwielbiam arbuza. Lili, chcesz kawałek? Proszę bardzo. O, dzięki. Ale dobre. Gotowa? Ty zaczynasz. Czy to arbuzowe kostki? Ale super! A może tak, to się uda? Lecą! Wow! Ale nie baw się jedzeniem. Okej, moja kolej. To wygląda przepysznie.
arbuzowe żelki. Bardzo chcę ich spróbować. Wyśmienite. Czy to licznik? O, ja mam zero. Pocieszę się tym. Zdobyłam jeden punkt. A więc chcesz rywalizować? Myślisz, że mnie pokonasz? Do dzieła! Zniszczę je wszystkie! Ale z ciebie, amatorka! Ja jestem profesjonalistką! Czyżby? Gotowe! 20! Wii! 20! O tak! Mamy remis! Będę się delektować! Ale delikatne i puszyste! Chyba powinnam... Stop! Nie, kochana, ja zaczynam! No dobra, śmiało! Arbuzowa galaretka! Moja ulubiona! Ale ładna! Właśnie taką lubię! Jest idealna! Trochę ci zazdroszczę. Oby to było coś fajnego. Lizaki? Co za zawód. No cóż. Właściwie to są całkiem smaczne. Spójrz na siebie. Lizaki to nuda. Galaretka. Te kolczyki podsunęły mi pewien pomysł. Co tam się dzieje? Och, przepraszam. Nadal myślisz, że lizaki to nuda? To nie fair. Ona wygląda odjazdowo. Nie każdy zna się na modzie. Och, ale klejące! Moje włosy! Przynajmniej mam swoją galaretkę. Wszystko okej? Przykleiły się! Nie mogę oderwać! Nie chcę się odkleić! Wow! Och, to musiało boleć. Pomocy? Och, ale ze mnie zła koleżanka. Już, już. Zobaczmy, co tu mamy. Wow, spójrz na to. To gigantyczny żelkowy miś. Coś niesamowitego, ale jestem podekscytowana. Och, jest taki uroczy. Jesteś głodny, maluszku? No dalej napij się. Smakuje ci? To dość dziwne. Po prostu go sobie zjem. Ale smaczny. Jest naprawdę soczysty. Zjem go całego. Chwileczkę. Ludzie, musicie to zobaczyć. W środku jest schowany batonik. Czyż to nie wspaniałe? Puci, puci. Och, dzięki tobie jestem taka szczęśliwa. Będę musiała zrobić operację. Ale bez obaw wiem, co robię. Widziałam, jak to robią na filmach. Nie słyszę nic niepokojącego. Wykonam pierwsze nacięcie. Zrobię to powoli i spokojnie. Nie chcę popełnić żadnego błędu. Uff, jak na razie idzie dobrze. Teraz będę musiała otworzyć to rozcięcie. Użyję do tego kleszczy. Następnie muszę włożyć do środka ręce. Nie jest to przyjemne, ale ktoś musi to zrobić. Mam mojego batonika. To była udana operacja, ale jeszcze nie skończyłam. Muszę włożyć do środka nowe serce. Dzięki temu poczujesz się lepiej. Chyba będzie w porządku. Potrzebujesz już tylko plasterka. Moje zadanie zostało wykonane. To było mocne przeżycie. Myślę, że na to zasłużyłam. Uwielbiam czekoladę. Ale to jest dobre! Fajna zabawa? Mamusia jest z ciebie bardzo dumna! Zobacz, jak wysoko podskakuje! O nie! Co ja zrobiłam? Muszę to naprawić! I już wiem, co zrobię! Użyję tej foremki! Wypełnię ją kawałkami żelków! Będę potrzebowała suszarki do włosów! Użyję jej do rozpuszczenia żelków! To działa! A teraz pozwolę masie zastygnąć. Myślę, że już mogę wyjąć to z formy. Wow! Spójrzcie na to! To żelkowy Pikachu! A tutaj jest jeszcze jeden. Wyglądają przepysznie. I takie właśnie są.
Mój szelkowy miś byłby tym zachwycony. Uwielbiam szczęśliwe zakończenia. Podnieśmy te pokrywki. Co tam jest? Teraz mogę podejrzeć. Hej, oszukałaś mnie. Mogę odpłacić się tym samym. Wow, wata cukrowa. To mi się podoba. Ale co dalej? Nie wiem. Wow, skąd to się wzięło? Czekaj, mam pomysł. Zanurzę watę cukrową w wodzie. Zobacz, jak znika. Hej, coś było w środku. To żelki. Ale super. Chcę przyjrzeć im się bliżej. Ciekawe, jak smakują. Wow, ale dobre. Chcę więcej. Okej, teraz moja kolej. Wrzucam. O, już coś widzę. Co to jest? Wygląda dość dziwnie. Uch, ale brzydko pachnie. Czy to karma dla zwierząt? Dobra, spróbuję. Chwileczkę. Nie jest aż tak źle. Mówisz poważnie? Całkiem dobre. Nie mogę uwierzyć, że to jesz. To obrzydliwe. Jak chcesz, mam tu więcej waty cukrowej. Zróbmy to. Uwielbiam ten moment. Co jest w środku? Widzę coś innego. To jakiś przycisk. Dalej, naciśnij go. Skoro tak mówisz, co do... Ha, to dopiero fajna stylizacja. Hej, spokojnie. Nie podoba mi się to. Wyglądasz zabawnie. No dalej, zrób coś. Chwileczkę, mam jeszcze watę cukrową. Może jest w niej coś, co ci pomoże. Daj mi jeszcze chwilkę. Wygląda tajemniczo. O, co to jest? Nie widzę zbyt dobrze. Muszę to podnieść. A, to wąż! Dość tego, wynoszę się stąd. Pomóż mi. Uff, udało się. A? Gdzie ona poszła? To bardzo dziwne. O nie! Zaczynamy. Hej, robimy to? Nie możesz odpuścić tej rundy. Tomas, ja podnoszę. Ło, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ale chyba wiem, co robić. Mniam! Podobają ci się moje nowe zęby? Hej, Tomas. Bu, fajne mam ząbki? Ale one są śmieszne. Nie, to jest śmieszne. Wszystko okej, wciąż mam zęby. Ale jutro będzie bolało. Teraz na pewno chcę to otworzyć. Popatrz, buteleczka na sterydach. Czerwony, mój ulubiony. Czy w środku są kwaśne pastylki? Muszę to zamoczyć. Porządna dawka cukru. Jestem gotowy jak nigdy. Ale pycha. Tomas, wyglądasz jak wielki dzidziuś. Och, ja tylko żartowałam. Ja chcę do mamusi. O, tak lepiej. Dzieci potrzebują ciągłej troski, prawda? Tomas, pali się! Frajer! O, uwielbiam smak zielonej herbaty. A takie patyczki tym bardziej. Chyba mam szczęście. Nie widzę żadnego ognia. Okej, przepraszam. To jest lepsze niż myślałam. Przywodzi mi na myśl świeżo skoszoną trawę w ciepły letni dzień. Co ona robi? Tina? Halo? Tam, zajmę się czymś lepszym. Tadam! A to ciekawe. Mała gaśnica? Okej. I duża, ostra papryczka. Spróbuję. Czy tutaj robi się gorąco? Pomocy! Niech ktoś zgasi ten ogień! Uff! Na pewno już tego nie tknę.
Pycha! Jesteś naprawdę dziwny, Tomas. Gotowa? Wspaniale! Kocham Skittlesy, a ty? No pewnie. Mogłabym zjeść naraz całą paczkę. Mam nadzieję, że jest tu dużo zielonych. Wiem, jak je wybrać. Zielone kładę tutaj. Właśnie tak. Idealnie. Prawie go przegapiłam. Dobra robota. Co? Ech, no dalej. Ale to mnie zrelaksowało. Tomas? Otwieraj się! Zaraz cię pokonam! Błagam, otwórz się! Uaa! Daj, ja spróbuję to zrobić. Patrz i ucz się. Wow! Kryć się! Skittlesy atakują! Już po wszystkim? Ale jak mam je teraz zjeść? To był wypadek, przysięgam. Hej, został jeden czerwony. Lepsze to niż nic. Czekaj, możesz zjeść moje czerwone. Serio? Teraz mi wybaczysz? Hej, teraz ja zacznę, dobra? Niemożliwe! To butelka z M&M'sami! Uwielbiam je! Zobaczmy, co ty dostałaś. Dobra, odkrywam. O, mam butelkę podobną do twojej. Ha, skoro tak twierdzisz. No co, myślisz, że twoja jest lepsza? Nie, to moja jest najlepsza. Co? Moja! Nie, moja! Właśnie, że moja! Ach tak! To jest pyszne! Ja też mogę tak pić! Ło! Pojawił się jakiś guzik. Chyba powinnaś go nacisnąć. Zróbmy to razem. Ha? Co to znaczy? A? Co się dzieje? Teraz ja zaczynam. Butelka z zieloną masą slime. Hej, zobacz, jakie to gęste. Ale się ciągnie. Super. Jestem fanką takich rzeczy. Powiedzmy, że rozumiem. Dobrze, że mam tę słomkę. Zaraz powstanie balon. Wow, niezłe! Robi się coraz większy! Haha, jesteś cała w tej mazi! O matko, rzeczywiście! A ty co masz? No tak, zapomniałam o tym! Butelka z miodem! Pachnie słodziutko i pysznie! O rany, slime wcale ładnie nie pachnie! I do buzi! Aha, przepraszam, tutaj pszczela policja. Czy to miód z kategorii czwartej? On nie jest dla ludzi. Zabieram to, a ty musisz pójść ze mną. Co? On po prostu ją zabrał. W takim razie ja wezmę sobie miód. Podnieśmy pokrywki jednocześnie. Wow! Butelki z białą i mleczną czekoladą. Och, niebo w gębie. Wow. Okej. Kocham czekoladę. Czy to nie jest wspaniałe? Hej, mam lepszy pomysł. Truskawki. Poleję je tą pyszną czekoladą. Jesteś mistrzynią. Świetny pomysł. Teraz ja.
nie jest dobre. To jest pyszne. Pokryję nią dosłownie wszystko. Czekoladowy batonik z białą czekoladą? Genialne! Och, chyba nigdy nie jadłam nic lepszego. Co by tu wymyślić? Już wiem. Burger. Co? Burger? Czekolada sprawia, że wszystko jest lepsze, co nie? To będzie naprawdę pyszny burger. Już to czuję. Okej, chyba wystarczy. Gotowy do jedzenia. Burger z sosem czekoladowym. Pycha. Co? Nie wierzę, że to jest dobre. Och, ona czasami jest naprawdę dziwna. Może zaczniesz? Wow, spora ilość arbuza. Ale jak ja mam to zjeść? Och, już wiem. Wykorzystam te foremki. Wytnę nimi miąższ. Właśnie tak. Powstanie w ten sposób idealne koło. A teraz postawię kawałki jeden na drugim. Wygląda jak ciasto, ale jeszcze nie skończyłam. Dodam na wierzch polewę. Już mi cieknie ślinka. Przyda się jeszcze jeden kolor. I posypka. Wow, niesamowity efekt. Na pewno będzie pyszne. Spróbuj, Lili. O, dzięki. Próbuję. Wow, Sunny, jesteś genialna. Fajnie, że ci smakuje. Masz rację, jestem genialna. Co za wspaniały pomysł. Co się dzieje? Nieważne, podoba mi się. Sprawdź swój talerz. Ciekawe, co dostałam. A? To dość dziwne. Pachnie jak coś słodkiego. I jest słodkie? Och, zanurzę łyżeczkę w kremie arbuzowym. To na pewno będzie pyszne. Wow, rewelacja. Spróbuj trochę. Właśnie na to liczyłam. Nigdy wcześniej nie jadłam kremu z arbuza. Oby mi zasmakował. Mam pomysł. Użyję tej łyżeczki do jedzenia mojego ciasta. Sunny? Ale to było pyszne. Co za wspaniałe wyzwanie. Chyba powinnaś spojrzeć w lusterko. Coś nie tak? O nie! Może to ci pomoże? Mam nadzieję, że mnie nie skaleczysz. Nie ruszaj się. To może chwilę potrwać. Zagrajmy. Raz, dwa, trzy, start! Wygrałam! Tego się nie spodziewałam. Co to? Wow! Lili? Co się dzieje? No cóż, chyba muszę tego spróbować. Co się dzieje? To było dziwne. Jeszcze raz. Serio? Ale wkurzające. Momencik, mam pomysł. Mogę wykorzystać szczoteczkę. Bo czemu nie? Wycisnę na nią pastę. Jak na razie alarm się nie włącza. Udało się. Smaczne. Lepsze niż pasta do zębów. Chyba czas wracać. Uff, już jesteś. Okej, moja kolej. O, napój. Tego mi było trzeba. Nic nie wypływa. Chwila. Już rozumiem. To galaretka. Wow! Och, smakuje wspaniale. Ale się ciągnie. Chcę zjeść wszystko. Sunny, zwolnij trochę. Ale to takie pyszne. Psia! Co do? Fu, ohyda! Powinnaś zobaczyć swoją minę. To nie jest śmieszne. To było bardzo śmieszne. Ale śmierdzi. Wow, myślisz o tym samym, co ja? Tak, zamawiamy pizzę.
Co? Nie! Bierzemy frytki! Dzień dobry, poprosimy pizzę. Nie, nie, nie! Jednak chciałobyśmy frytki. Proszę jej nie słuchać, ma być pizza. Frytki! Pizza! Wiecie co? Bardzo proszę. Jak myślisz, co nam przyniosła? Wow! Ale super! Przyniosła nam wyzwanie ze 100 warstwami jedzenia. Ty zaczynasz. O tak! To KitKat! Mój ulubiony! Ale to będzie pyszne! Popatrz tylko na tą pyszną czekoladę! Ale słodki i chrupiący! O, tak! Lepiej sprawdzę, co ja mam! Do dzieła! Nie wierzę! Ale to wielkie! Dostałaś całą wieżę KitKatów! Wow! Niesamowite! Ile ich tu jest! Jak pięknie są ułożone! Ta wieża sięga aż do nieba! Uff, dobrze, że mamy tę wysoką drabinę! Teraz w końcu mogę jednego zjeść! Zasłużyłam na niego po tej wspinaczce! Ale one smakowicie wyglądają! Wezmę tylko jednego! Jakiegoś z dołu! O, tego! O matko! Przestań! Nie rób tego! Nie! Stop! Nie! Mam go! Ups! Wybacz! Otwórzmy je razem! To dość dziwne! Dostałam jednego Skittlesa, a ty nic! Cóż! Lepsze coś niż nic! Ethel, jedz swojego Skittlesa i bądź cicho! O! Gdzie ona jest? Zniknęła na dobre! O! Jak ja tu trafiłam? Wiecie co? Wszystko mi jedno! Spójrzcie na to miejsce! Mam dla siebie całe mnóstwo Skittlesów! Ile ich jest? Cały basen! Czas zacząć je jeść! Po trochu z każdej ręki! Teraz jestem znudzona i samotna. Zastanawiam się, gdzie ona jest i czy dobrze się bawi. Mam nadzieję, że o mnie myśli. Hej! Już wiem, co zrobię! Idealnie! Wygląda zupełnie jak ona. Otwieramy razem. 3, 2, 1. Nie zapomnij podnieść pokrywki. Kogo ja próbuję oszukać? To nie to samo. Już mi trochę się nudzi. Hej, Tina! Słyszysz mnie? Co to było? O, matko! Ten balon! On nauczył się mówić! Wii! Tęskniłam za tobą! Popatrz na te wszystkie Skittlesy! Teraz mam szansę! Hej! Ktoś odkrył talerz! Tina, nie powinnaś podnosić mojej pokrywki! A na dodatek dostałam papryczkę! Dawaj, dawaj! Zjedz ją! Dasz radę! No dobra, spróbuję! Ale... ostra! Ale ostra! O nie! Co mogę zrobić? Wiem! Ta woda jej pomoże! Uratuję cię! Oh, dziękuję! To naprawdę pomogło! Nie ma za co! Od tego są przyjaciele! Ale teraz boję się, co ja dostałam! Nie rozumiem. Co to jest? Nacisnę i zobaczę. Wow! Wyczarowałaś papryczki! Masz ich teraz całą stertę! Nie martw się! Służę pomocą! To będzie straszne! Zaczynam! Czy będą ostre? Jak długo muszę odczekać? O nie! Zaczęło się!
Wow! To było coś wspaniałego! Po co mi kilka? Zjem od razu cały talerz! Chcę poczuć waszą ostrość! Wow! Tego się nie spodziewałam! Ach! Były przepyszne! O nie! Co się dzieje? Wow! Tina chyba właśnie spłonęła! Chwila! Jednak nie! Zamieniła się w papryczkę! Hej! Ale super! Co tam? Och, czy powinnam coś zrobić? Mogę zacząć, proszę! Je! Yeah! O kurczę, popatrz na to! Wielka miska tiktaków! Jest ich mnóstwo! Coś wspaniałego! Wow, nieskończona ilość! Ui! Tiktaki dla wszystkich! Kocham was, tiktaki! Z całego serca! Czas trochę zjeść! Za pomocą słomki! Wow, to naprawdę sprytne! Wciągnęłam wszystkie, co do jednego! Ale będziesz miała świeży oddech! Teraz moja kolej! Co to jest? Chyba nie rozumiem. To marker? O! Już chyba wiem! Co ty robisz? Rysujesz coś? Czemu? Zobaczysz? Trochę cierpliwości. Oto moje dzieło. Tadam! Wystarczy potrząsnąć, żeby dostać coś prawdziwego. Teraz ja też mam tiktaki. Białe to moje ulubione. Pyszne i odświeżające. Daj spróbować. Czas załatwić sobie więcej przekąsek. Okej, spróbuję narysować banana. Zadziałało! Co? Czekaj chwilę. To guma! To gumowy banan! Chyba musisz poćwiczyć rysowanie. Zacznijmy ostatnią rundę razem. Yeah! Obie mamy naleśniki. No tak, ale ja mam tylko jednego. Cóż, przygotuję się do jedzenia. Dobrze, że mam ze sobą sos karmelowy. Wyleję odrobinę na wierzch. Idealnie. Potrzeba mi już tylko serwetki. I w końcu mogę się delektować. Pierwszy kęs zawsze jest najlepszy. O, wow, to jest naprawdę pyszne. O, czemu jesteś taka wytworna? Co mi tam? Ja też mam swoje sosy. Do tylu naleśników będę potrzebować sporej ilości. O tak, to wygląda przepysznie. Wow, racja, naprawdę przepysznie. Ups, lepiej odsunę włosy. Po co komu nóż i widelec, skoro mamy ręce i usta? O tak, to mi się podoba. Te wszystkie naleśniki są moje. Och, w porządku. Jedz je sobie. A wy zjedlibyście całą startę naleśników bez użycia sztućców? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić świetnej zabawy.